Przejechaliśmy do Stegny, świeciło słońce, my nad morze, a tu ulewa i burza. Ale powiem wam tak, plus jest tego, że jesteśmy sami na plaży, nikogo nie ma. Wszyscy się rozeszli. Wszyscy się rozeszli. Ale padać zaczęło. Witamy Was w kolejnym odcinku Podróże w busie. Dzisiejszą nockę spędziliśmy na polance niedaleko Mazurskiego Jeziora. Mieliśmy rzut beretem do jeziorka. Noc minęła nam dosyć spokojnie, tylko nad ranem coś nam chrumkało w koło busa. Chrumkanie tam, chrumkanie. Ja to tak nasłuchiwałam się w nocy, mówię, może jakieś wilki będą czy coś. Aż strach było wychodzić, ale było w miarę spokojnie. Na prośbę Hani z Mazur śmigamy do Stegny, nad morze ogólnie do Stegny, bo najbliżej będzie. Mamy do przejechania około 160 km. Hani się zachciało znowuż morza, ale idą też upały, także one w sumie już trwają, także trochę spędzimy czasu znowuż nad morzem. Tradycyjnie spontan, nie wiemy do końca jak to będzie wyglądało. Także przygotowani do wyjazdu. Zaraz i co? Zbieramy się, nie? I się zbieramy. Dla Hani to najlepsza alternatywa spędzać czas nad morzem. Tak jest. No i rozdupcyła nam się pogoda. Zaczęło padać. Przychodzą lokalne burze. Mam nadzieję, że jak dojedziemy na miejsce, to pogoda będzie piękna i będzie świeciło słoneczko. Trzeba na to patrzeć optymistycznie. Na pewno się wypogodzi i uda nam się jeszcze dzisiaj wyjść z wykrywaczami metali na plażę w Stegnie. Na to liczę. Pośpiech jest wskazany. No i staliśmy w korku, bo po drodze, jak widzicie, wypadek. I to taki poważniejszy wypadek. Ściągnijcie nogę z gazu, jedźcie ostrożnie. Zawsze szerokiej drogi Wam życzymy też. A przy okazji pogoda nam się też poprawiła. Słoneczko wyszło. Bo dojeżdżamy do Stegny. Wjechaliśmy już do Stegny. Mama ścieli nam łóżko. Zaraz idziemy na plażę. Ale muszę wam coś powiedzieć. Bo jak jechaliśmy do Stegny, to widziałam tego kota. Takiego kota, który robi czwórkę. Chyba dwójkę. Czwórkę. Czwórkę? Mhm. Dwójka to jest żywi. Hani jak zwykle trzymają się żarty. Natomiast jesteśmy już na miejscu, śpimy na polu namiotowym w Stegnie. Pole usytuowane jest w pobliżu morza, w pobliżu głównej plaży. Ustaliliśmy z Ewelinką, że będziemy zwiedzać, ale oczywiście też prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Poszukiwania odbędą się dzisiejszego popołudnia, wieczora i jutrzejszego dnia. No i zobaczymy, ile uda nam się zebrać kasy. Oczywiście w międzyczasie pozwiedzamy i będziemy wypełniać dzień w taki sposób, dni, bo będziemy tutaj dwa dni, w taki sposób, aby też się nie nudzić i też Hani zagwarantować jakąś rozrywkę, no bo to ona na nas wymusiła, wyprosiła nas, żeby tutaj przyjechać na plażę do Stegny. Podejście popołudniowe, nie uda nam się na poszukiwaniach. Rozdupcyło się i mocno pada. Było blisko, pięknie. Przejechaliśmy do Stegny, świeciło słońce. My nad morze, a tu ulewa i burza. Ale powiem wam tak, plus jest tego, że jesteśmy sami na plaży, nikogo nie ma. Wszyscy się rozeszli. Wszyscy się rozeszli. Ale padać zaczęło, chyba burza nadchodzi. Natomiast idziemy do busa, i żeby przeczekać
ten deszcz, natomiast pewnie i tak się dzisiaj nie uda nam pochodzić. Zrobimy to rano. Miej nadzieję. Uciekamy do busa. Uciekamy. Przemoczeni jesteśmy po prostu. A ty nas nagrywasz, jak my się moczymy. Jak się moczycie? Dotarliście. Masakra. Czekałem na was. O Boże, jestem cała mokra. A najgorsze jest to, że wziąłem ten. Że nie wzięliśmy parasola. A mamy przygotowany parasol. Ania, ty jak się czujesz? Ona do basenu mówi, że idzie. Nie, przytomna. Drobinkę przestanie padać. Nie ma takiej opcji, ruszamy dalej. Jesteśmy spragnieni tej plaży. Hania też jest bardzo zainspirowana jak zawsze wodą. Chociaż ta woda nie wydawała mi się zbyt ciepła. No ale jak będzie chciała, to sobie pochlupie nóżki, a my będziemy latać z wykrywaczem. Nie? Ja idę na basen. A na basen, dobra, okej. Stało padać i wybieramy się na plażę. Ewelinka nie odpuszcza. Może ten grosik znaleziony przy krawężniku będzie dobrą wróżbą. Przed wyjściem na plażę jeszcze muszę sprawdzić stan techniczny wykrywaczy i słuchawek przede wszystkim, bo tak, panel od mojego wykrywacza jest wodoodporny. Ewelinki chwyciłem w kieszeń, tak żeby nie zamógł i go schroniłem. Natomiast słuchawki, te moje zwłaszcza, miałem na uszach. Są całe mokre. Zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś ząku na plaży. Czy coś się nie wydarzyło. Niestety zawsze coś, ale mam nadzieję, że plaża nam to odwdzięczy. Także zbieramy się i idziemy na plażę. Pogoda nas nie rozpieszcza. Busie nie padało, dotarliśmy na plażę i zaczyna znowu padać. Natomiast ludzie... Tak, już idę. Tak, spindelali z plaży, jak deszcz ich zaskoczył, że gubili wszystko. Także jest i pierwsza złotówka. Idę do ciebie już. Znalazłam dwójeczkę, ale jeszcze mam sygnały, więc szukam dalej. I dwie monetki. Obok siebie dwójeczka i jedyneczka. Ktoś pewnie pogubił, jak uciekał, gdy deszcz zaczął padać. Pięciko. Piątak. Ty ile masz? 8 złotych. Tutaj? Jak ten? Piątkę i dwójkę prawie z jednego dołka i złotówka dosyć dalej. A ja zobacz. 4,20. To ja przebijam ciebie. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Niestety będziemy w malutku kończyć nasze poszukiwania. Nie da się tutaj poszukiwać w taką pogodę. Raz jest dobrze, raz jest źle. Raz jest mocniej, raz trochę mniej tego deszczu. Także będziemy uciekać pomalutku. Plaża podarzyła dla nas. Także jesteśmy zadowoleni. Rano wrócimy. Mam nadzieję, że dostukamy. Że coś zostanie dla nas. Dzisiaj Ewelinka królową złotówek jest. Poszukiwania jak najbardziej na plus. Było bardzo fajnie, było bardzo miło. Na plus. Dużo się znalazło. Na plus. Jo, i kolacyjka nam się należy. Na plus. Na plus. Takich poszukiwań to ja bym się nie spodziewał. Godzina czasu, a takie wyniki to jest niesamowite, jeżeli chodzi o plażę. Stegnie ogólnie o plażę. No bo to nie... Ale powiem wam szczerze, że byliśmy ostatnio w Krynicy Morskiej, gdzie zazwyczaj było dużo ludzi. Jesteśmy dzisiaj w Stegnie i tutaj jest więcej ludzi niż Krynicy. Dlatego jest więcej waluty. Mamonki. Mamonki pogubionej, także te popołudniowe poszukiwanie uważam, że trzeba zaliczyć naprawdę na bardzo duży plus. Też tak uważam. A na plaży wszędzie jest najwięcej kapselów. No jest, to sama widziałaś. Ile ty znalazłaś tego wszystkiego, nie? Najdroższy, najlepszy kolczyk. No tak, no to kolczyk znalazłaś w Krynicy. Ale to w Krynicy. A tutaj znalazłaś co? Dużo kapselków.
Także my dokończymy kolację. Będziemy się kłaść i wstajemy rano na poszukiwania. Jest nadzieja na lepsze jutro, na większe znaleziska, większą ilość drobnicy i może w końcu wyskoczy jakaś biżuteria. Myślę, że tak będzie. Bardzo dużo ludzi wyjeżdżało ze Stegny, stali w korkach, więc myślę, że ktoś coś na pewno zgubił. Nie, żeby była jakaś, nie wiem, hiena czy coś, ale nadzieja zawsze jest. Każda kobita lubi pieniądze. Albo nie pieniądze, tylko biżuterię. Biżuteria. Hania, a ty jutro co byś chciała znaleźć? Dużo pieniążków czy jakąś biżuterię? Biżuterię i pieniądze. To i to. To i to. Puenta jutrzejszych poszukiwań, czyli musi być biżuteria i musi być... I muszą być pieniądze. Pieniądze. A kapelki zero, a nie odpuszka. No, tego najwięcej niestety. Przekonamy się Znalazłam jutro. Dwa odpuszki otwieracz. Zrywki. Zrywki. Kolacja zjedzona. Widzimy się jutro. Idziemy spać. Bye bye. Wyspana? Troszkę. Co się przestraszyłaś? No kamery, wiesz, ja niezwyczajna jestem kamery. Dzisiejszy dzień to już nowa słonecznie. Nadzieja, słonecznie. Zajrzymy do Hani. Zobaczcie, jak po wczorajszej burzy. Wszystko mokre. Porozkładaliśmy się, jak tylko jest możliwe. No niestety, takie życie w busie. Nie ma tutaj półek, toalet. Trzeba sobie radzić samemu. Ahoj, Hania. Dzień dobry. Wyspałaś się? Jeszcze nie wiesz? Jemy śniadanko i brykamy na plażę. A ja jestem pewna, że jutro mi wypadnie mój ząbek. A pokaż ten ząbek, on ci się rusza. Pokaż. Mocniej. Wróżka, zębuska przyjdzie. Jutro. Mogę odkręcić tej konserwy, ale zapach ładny, mięsny przysmak. Takie śniadanie w takim miejscu to... Jeszcze w takim towarzystwie? W takim towarzystwie, przepraszam, bo to najważniejsze. To już w ogóle wyborne. A muszę wam powiedzieć, że te pole namiotowe w Stegnie jest jak dla mnie bardzo takie atrakcyjne. Raz, że położone blisko morza, dwa, jeżeli ktoś wniesie tutaj opłatę, to może korzystać z darmowego prądu, umywalek, wody ogólnodostępnej, gazówki, także jeżeli byście chcieli, to wbijajcie do Stegny pole namiotowe przy plaży głównej. A co najważniejsze, że jak przyjadą z dziećmi, to mają duży plac zabaw i jeszcze basen. No i basen, tak, to się zgadza. Także wbijajcie jak coś do Stegny. A my tymczasem jemy śniadanko i dzida na plażę. Z wykrywaczami. Dostukać jeszcze trochę kasy, bo wczoraj było niesamowicie, a do tego po tej burzy nawałnicy ludzie pozostawiali wszystko na plaży. Jeżeli chodzi o wczorajsze poszukiwania i ile zebraliśmy nad morzem, no to w sumie razem z Ewelinką prawie 3 dyszki. Całość, co zbierzemy, pokażemy wam na końcu, na podsumowaniu. Także bądźcie z nami, my idziemy na plażę dostukać trochę złotówek, a ile ich będzie, to trudno powiedzieć. Takie otwarcie poszukiwań to ja uwielbiam. Drugi sygnał i od razu piątka. Koło tej oto łódeczki. Chwal się, co słońce... A jak mi zaparował od wczoraj ten? Panem, widziałeś? No widziałem go już wcześniej, jak pokazywałaś. Nie, chwal się, a nie... Niestety, takie są uroki chodzenia w deszcz. O. Co to jest? A zgadnij. Pieniędz. No właśnie, złotóweczka. Grubo.
Spiesz się, bo ludzi przybywa. No widzę właśnie i teraz coraz ciężej mi tutaj łazić. Hyc do kieszeni. Jeszcze jakiś sygnał słyszę w słuchawkach. Od peta. A, no. Dla tych petów. Raz, tu wystaje piąteczka. Dwa, odłożymy. Jeszcze są sygnały. Zobaczymy co. Sześć. Jest i dwójka. Osiem. Jeszcze jeden sygnał. O, tu wyszło nam. Osiem. Osiem. Dziesięć groszy. Osiem. Osiem, dziesięć. No i osiem, dziesięć z jednego dołeczka. Morda mi się cieszy jak nic. I kolejnym moim strzałem jest 2 złote. Od razu szybciej się biega po plaży, jak się takie, jak taką kasiutę się zbiera. Ta znajdka zrobiła mi dzień, ubawiłem się niesamowicie. Spójrzcie, co wyszło spod sewki. Plaża nadmorska Stegnie ujawniła coś takiego jak test ciążowy. W tym miejscu, gdzie ja kręcę film, ktoś sobie robił pomiar, czy jest w ciąży, czy nie jest. Zobaczcie, tu jest ten test. Jakiś tam wynik jest, natomiast w piasku mógł być trochę zafałszowany. Także ktoś tutaj, mówię, albo miał dużego stresa, albo bardzo się cieszył. Natomiast z boku leżą 2 takie kielonki plastikowe, czyli ktoś opijał ten test. Test pozytywny lub negatywny, także coś tu się działo niesamowitego. Test ciążowy. Jest ona w ciąży, czy nie jest? Jak myślicie? Raz, 3,50 i masz mojego zeta. 4,50. Na loda. Z jednego tego miejsca tutaj. Także jeszcze trzeba będzie przegarnąć ten piasek i zobaczyć, czy czegoś nie ma, nie? Śmigaj, śmigaj. Śmigaj, śmigaj. Ja będę ci kibicować. Świeżo zgubiony. Świeżo, świeżo. A moim oczom ujawniła się złotóweczka. Zobaczcie, zacznę od tego. Zrywka jakaś koło siebie. To jest do włosów spinka, a z boku złotóweczka. I to bez wykrywacza, na oko. Tutaj oto w tym dołeczku kolejna, o Jezu, monetka 5 zł. Na bogato dzisiaj, co? Tak mi się wydaje. Na bogato. Także, no ale no to co? Przecież to było do przewidzenia, że tak skromnie powiem, nie? Wczoraj każdy dał dyla, nie pozbierał wszystkiego, nie było widać poszukiwaczy innych. To jest dla nas dużo. Wołają lody, lody. Zasłużyliśmy? Tak jest. Śmigamy. Lody, lody. Zapraszam do mnie na pyszne i chłodne lody. Teraz czas na relaks. Się relaksujemy, odpoczywamy. Nie opalam się, bo się ostatnio tak zjarałam, że wszystko mnie boli. Staram się. Jeszcze nawet zrobiłam sobie czapkę taką fajną, sprytną ze spodenek. Nasze poszukiwania dobiegły końca, musimy się zwijać, bo coraz więcej ludzi na plaży, tłumy. Znaleźliśmy bardzo dużo kasy. Bardzo dużo. Zrobimy to na podsumowaniu, ale to już na nowym miejscu, nie? Jak dotrzemy na nowe miejsce, także bądźcie cały czas z nami, zobaczycie ile wyszło kasy. A musimy zwijać się, dlatego że nasz postój kończy się o 12 na polu namiotowym i musimy wyjechać. Inaczej zapłacimy karę. Karę.
nadszedł czas na podsumowanie tego wszystkiego, co znaleźliśmy podczas naszych dwudniowych poszukiwań. No ale zanim policzymy, ile tego wszystkiego jest, Krzysiu doda parę słów. Chcę wrócić do naszych poszukiwań, do pierwszego dnia i drugiego. Jak widzieliście, pogoda nas nie oszczędzała, natomiast nie poddaliśmy się. Nie udało nam się oczywiście nagrać wszystkich sygnałów z racji tego, że strasznie lało. Chroniliśmy kamerę przed zalaniem, przed zaparowaniem i tak dalej. No bo przecież na czymś musimy nagrywać materiał, a pozbyć się kamery no nie chcielibyśmy w środku sezonu i zaplanowanych wyjazdów. Natomiast co zauważyłem? Udało mi się, czy nam udało się znaleźć też kilka głębokich sygnałów. Pewnie ten deszcz pomógł w tym, że odnajdowaliśmy z wcześniejszych lat spatynowane i skorodowane monety. Przez tą sytuację, gdzie nagle przyszła nawałnica do Stegny, wiele osób uciekało i to widać po ilości monet, bo sama ilość monet jest imponująca, jak zaraz zobaczycie. No i co? Ile znaleźliśmy? Powiemy naszym widzom. No ponad 70 zł. Ponad 70. 76 zł w grubym bilonie tych grosiaków. Natomiast co? Zadowalające to jest, nie? Bardzo. Szybki, dynamiczny wyjazd. Natomiast dał się nam mocno we znaki, zwłaszcza po tym deszczu, bo wszystko nam przemokło. No jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie będzie pora na dosuszenie tego wszystkiego i przepranie. Dokładnie. Wszystko mokre, zgnojone. Jeszcze miałyśmy z Hanią wypadek, bo się rozjechałyśmy. Wszystkie ciuchy brudne w błocie. Także na wesoło. A teraz pokażemy naszym widzom z bliska nasz łup ze Stegny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem piątek. 2, 4, 5 dwójek, 2, 4, 6 jedynek, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 50, a tu jeszcze jedynka jedna, taka skorodowana. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 10 groszówek. Co tu mamy jeszcze? No i piątek, jedynek. Cała masa, cała masa. A jeszcze mamy 10 zł PRL i 1 zł PRL. I tak oto pięknie wygląda. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Będziemy powolutku się z Wami żegnać. Dzisiaj śpimy nad jeziorem, które jest usytuowane jest przy lasku, także oby nas dzisiejszej nocy dziki nie przeatakowały. Komary nie zjadły. A jutro wybieramy się na zlecenie. Dzisiaj przyjęliśmy zlecenie szukania obrączki. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.